Wyobraź sobie zwyczajny zimowy poranek. Słońce staje nad horyzontem i ty powoli się budzisz, wpatrzony w ekran smartfona. Włączysz swój ulubiony serial albo jakiś śmieszny filmik z kotkami. I wtedy słyszysz wybuchy, strzały, krzyki. Twój kraj został zaatakowany. Ale wojna to nie tylko żołnierze. Blows over the Kiev skyline as the Russian forces draw closer to Ukraine's capital. Wyobraź sobie, że twoi rodzice nie żyją. Że w ich blok uderzyła rakieta. Że ze żłobka, do którego chodzi twoje dziecko, została ruina. Wyobraź sobie, że samochód, którym jechał twój przyjaciel, wjechał czołg. Wyobraź sobie, że zamiast wejść do piwnicy po słoiki, uciekasz do niej, słysząc alarm. Ze zdziwieniem. To jest twoja nowa rzeczywistość. To jest twoje życie. Wyobraź sobie, że stacja metra, którą odwiedzasz w drodze do pracy, staje się twoim schronem. Że śpisz tam przez kilka dni wśród obcych, a ci obcy stają się twoją rodziną. W tym samym czasie kilka przejść granicznych dalej, światowi przywódcy nie mogą zdecydować się na działanie. Przekrzykują się w telewizji i na Twitterze. W tym samym czasie tobie zaczyna braknąć wody i jedzenia. Media zagraniczne zastanawiają się, czy reprezentacja ich kraju zagra mecz, czy nie zagra. Czy dane fake news jest fake newsem, czy nim nie jest. Czy nagrania z twojego kraju nie są zbyt drastyczne. A teraz wyobraź sobie, że zabrakło prądu. Że nastała ciemność. Że nie możesz uciec. Że pomoc nie nadejdzie. Ale nie jesteś sam. Sąsiedzi, których nigdy nie poznałeś, przychodnie, na których nie zwracałeś uwagę, jesteście w tym razem. Uwięzieni pod ziemią, wspieracie się. Za dnia budujecie barykady i robicie koktajle Mołotowa. Próbujecie w nocy spać. Udaje się, bo wspólnie macie siłę. Walczycie. Nie poddajecie się. Ruski korabel! Sława Ukrainie! Sława nacji! Walczycie nie tylko z armią, ale i z rosyjską propagandą. Część żołnierzy, których napotykacie, myśli, że jest na manewrach. Dziwią się, że jeszcze nie spotkali żadnych krwiożerczych faszystów. Tylko was, zwykłych ludzi. Tymczasem rosyjska telewizja pokazuje zupełnie coś innego. Utopię, propagandę, kłamstwo. Putin wydał wyrok śmierci na naród gruziński, na naród ukraiński. Putin wysyła swoich na rzeź. Putin odmawia zabrania ich ciał z powrotem. Putin odbiera prawo matkom do poznania losu ich synów. Putin to zło. Putin musi przegrać. Ukraina zwycięży. Europa zwycięży. Cywilizacja zwycięży. Sława Ukrainie. Значить так, я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Героям слава!